chwilę. Kochani, zaczynamy doniosłą uroczystość i w tej chwili pozwolę sobie troszeczkę poświęcić czasu na to, by wprowadzić w tę uroczystość poświęcenia sztandaru Szkoły Podstawowej nr 33 imieniem 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. I w tej chwili chcę już na początku bardzo serdecznie podziękować pani dyrektor Urszuli Remiszewskiej. Brawo jej się serdecznie. Bo to dzięki niej dokładnie 28 maja 2008 roku wówczas nasze gimnazjum numer 14, które jeszcze jest, ale powoli się przekształca w szkołę podstawową. Właśnie wtedy, dzięki pani dyrektor, dzięki staraniom także naszemu lubelskiemu środowisku, nasze gimnazjum otrzymało imię, które dzisiaj przejmuje szkoła podstawowa. I dlatego Bogu niech będą dzięki pani dyrektor, wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że możemy w taki sposób budzić w sercach rzeczywiście miłość do ojczyzny. Witają wszystkich jeszcze raz i dzieci, i młodzież, i wychowawców, nauczycieli, a zwłaszcza lubelskie środowisko 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty, którzy są z nami tutaj. Brawo wielkie dla nich! Mamy zaszczyt prosić o poświęcenie sztandaru szkoły, której patronuje 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej. Gromadzimy się w tym szczególnym dniu wszyscy uczniowie, nauczyciele, wychowawcy, rodzice, przedstawiciele środowiska lubelskiego 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, by prosić dobrego Boga o błogosławieństwo dla naszej społeczności, by prosić o przewodniczenie tej mszy i wspólną modlitwę. Moi drodzy, ja sobie modlitwą obejmuję całą społeczność szkolną, wszystkich nauczycieli, wychowawców, dyrekcję waszą, obejmuję wszystkich pracowników szkoły, wszystkich dzieci i młodzież, tych wszystkich, którzy się uczą, którzy zdobywają wiedzę, którzy stają się mądrymi poprzez naukę i poprzez wychowanie. Wypraszajmy Boże błogosławieństwo dla waszego środowiska szkolnego. Byśmy mogli godnie sprawować tę najświętszą ofiarę. Przeprosimy teraz Pana Boga za nasze grzechy, zaniedbania. Prośmy Boga o Jego miłosierdzie. Wszechmogący miłosierny Boże, odrał nas łaskawie wszelkie przeciwności, abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała mogli swobodnie pełnić Twoją służbę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Słuchajcie, królowie, i zrozumiejcie. Nauczcie się, sędziowie ziemskich rubieży. Nagłądźcie ucha, aby co nad wieloma panujecie i lubicie się mnogością narodu. Bo od Pana otrzymaliście władzę, od najwyższego panowania. Pożądajcie więc zbóg moich, pragnijcie, a znajdziecie naukę. A to słowo Boże.
Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym. Oddajcie sprawiedliwość ubogim i nieszczęśliwym. Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza. Wyrwijcie go z rąk występnych. Błogosławiony bądź Panie i Boże nasz, który przez Syna swojego, Jezusa Chrystusa, powołałeś do życia Twój Kościół Święty jako sztandar wzniesiony dla narodów, aby rozproszone dzieci Boże zgromadziły się w jedno. Prosimy Cię, pobłogosław ten sztandar Szkoły Podstawowej nr 33 w Lublinie, imienia 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, aby ci, którzy się wokół niego gromadzą i którym on przewodzi, przez stolicę Najświętszej Maryi Panny, zawsze przyznawali się do Chrystusa i aby nikt z tych, którzy wspólnie się modlą i wspólnie uświęcają, nie zginął, lecz by wszyscy doszli do wiecznej szczęśliwości. O to Cię prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Sztandar wykonany jest z tkaniny w kolorach zielonym, czerwonym i złotym. Wszystkie napisy na awersie wyhaftowane nicią złotą. Na rewersie nicią złotą, żółtą i białą. Sztandar obszyty jest złotą frędzlą. Główna strona sztandaru, prawa, zawiera nazwę szkoły z symbolami odnoszącymi się do patrona szkoły. Nazwa szkoły oddana jest wielkimi literami. Od góry Szkoła Podstawowa nr 33 w Lublinie, zaś od dołu imienia 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Po środku płata widnieje odznaka 27 Dywizji Wołyńskiej Armii Krajowej z symbolem Polski Walczącej. Symbol Polski Walczącej w kształcie kotwicy, której człon w kształcie litery P symbolizuje Polskę, a ramiona literę W – walkę lub kotwicę, symbol nadziei na odzyskanie niepodległości. Odznakę okala złoty wieniec dębowy. Liście dębowe są symbolem zwycięstwa. Wieniec z liści dębowych nosili autorzy największych wiktorii. Strona odwrotna, lewa, to płat czerwony z wypełniającym go orłem. Orzeł jest srebrny, biały, złote są natomiast korona, szpony, dziób i język. Barwy. Zielone tło symbolizuje niezawodność, solidność, prostotę i przyjaźń. Jest to barwa nadziei na szczęście, zwycięstwo i kontemplację. Kolor żółty to kolor złota oraz słońca. Oznacza najwyższe wartości i wiedzę. To wiedza i intelektualny przemysł. To kolor oświecenia, bogactwa i ekstrawagancji. Kolor biały oznacza czystość i niewinność. Czerwień zaś to kolor królewskości. Oznacza krew, ogień i wodę. Jest to barwa nadziei na szczęście i zwycięstwo.
prezentowany sztandar został sfinansowany we współudziale rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i anonimowych ofiarodawców. Otrzymuję sztandar dla Szkoły Podstawowej nr 33 imienia 27 Łowieckiej Dywizji Wielkoty Armii Krajowej. Szkoły, w której kształcą się nasze dzieci, dostępujemy wielkiego zaszczytu godności. Wyrażam naszą wielką radość i wdzięczność. Przyjmuję ten sztandar ze wzruszeniem. Od dziś będzie towarzyszył społeczności naszej szkoły imienia 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w uroczystościach szkolnych i środowiskowych. Droga młodzieży, kochane dzieci. Oddajemy wam sztandar. Nieście go z dumą. Pamiętajcie o wartościach, które niesie nasz patron. I nieście go z honorem, pracując dla dobra swojego, dla dobra szkoły, dla dobra ojczyzny. Sakramentalnej ofierze przez Chrystusa Pana.
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wyrażamy nadzieję, że wartości, które otrzymaliśmy za sprawą patrona, a który symbolem jest poświęcony sztandar, będą przyświecały szkole i jej uczniom oraz wyznaczały drogę jej rozwoju. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.